A ty bądź dla mnie jedynym snem, wszystkim co dzisiaj wiem. A ty bądź wiarą w kolejny cud, kiedy wokoło chłód. Miła ma, jesteś moim marzeniem, mego życia spełnieniem. A ty bądź moim pierwszym oddechem, moim smutkiem i grzechem, moim każdym uśmiechem. A ty bądź moją nieskończoną. Kochani rodzice, w takiej chwili jak ta, cokolwiek bym powiedziała, i tak będziemy wszyscy wzruszeni. Przechodzą przez to wszystkie młode pary i pewnie mało tutaj miejsca na oryginalność. Jednak ja chciałabym, aby moje podziękowania dla Was były bardzo wyjątkowe. A to dlatego, że takich rodziców jak moi nie ma nikt na świecie. Nie wyobrażam sobie, jak mogłabym dojść do takiego punktu w życiu, gdyby nie Wasz trud wychowania, przekazanie mi wartości, które są dziś dla mnie tak ważne. Co zrobiłabym bez Waszego wsparcia, wiary w moje możliwości i popychania mnie do odważnego mierzenia się z codziennymi wyzwaniami. I wreszcie, bez Waszej otwartości na moje odmienne zdanie, chęć dążenia własną ścieżką i wybór osoby, z którą chcę spędzić resztę mojego życia. Bardzo Was kocham i dziękuję. Każdym udanym dniem. Miła ma, jesteś moim marzeniem, mego życia spełnieniem. Chciałem podziękować Wam za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za miłość, uśmiech, dobrą radę. W ciągu tych kilku lat, wychowując nas, staliście się naszymi najlepszymi przyjaciółmi, na których zawsze można polegać, liczyć, którzy zawsze służą oparciem i pomocą. Zaczyna się nasza nowa historia. Chcę Wam podziękować za to, że znosiliście to, czego nie sposób było znieść. Za miłość pełnym sercem, za karanie i wynagradzanie naszych czynów. Za naukę o życiu, za to, że zawsze jesteście, za nasze gorsze i lepsze dni. Za pokazywanie tego, co dobre oraz tego, czego nie wolno robić. Za humor i wygłupy. Dziękujemy za obiadki i szkolne wyprawki. A przede wszystkim walkę o te lepsze dni. Kochamy Was.